Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na główne wydanie Informacji Dnia. Rozpoczęło się Triduum Paschalne. W tym czasie wspominamy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ale także ustanowienie dwóch sakramentów, kapłaństwa i Eucharystii. Wielki Czwartek to pamiątka ostatniej wieczerzy, w trakcie której Pan Jezus ustanowił dwa sakramenty. Eucharystię, która daje nam możliwość realnego spotkania z Bogiem, oraz kapłaństwo, które otwiera drogę do głoszenia i przyjęcia dobrej nowiny. On już przez te, można powiedzieć, sakramentalne znaki, chleb i wodę, zapowiada, chleb i wino, zapowiada to, co będzie miało miejsce na drugi dzień, Wielki Piątek, i co wydarzy się również w poranek Dnia Wielkanocnego. W trakcie mszy świętej Krzyżma w Watykanie Ojciec Święty Franciszek podkreślił, że dobra nowina w akcie głoszenia staje się radosną i miłosierną prawdą. Niech nikt nie próbuje oddzielić tych trzech łask Ewangelii, jej prawdy, która nie podlega negocjacjom, jej miłosierdzia bezwarunkowego dla wszystkich grzeszników oraz jej radości wewnętrznej i integrującej. Dziś we wszystkich katedrach księża biskupi sprawowali msze święte Krzyżma, w trakcie których poświęcili oleje używane do sprawowania sakramentów. Racz pobłogosławić ten olej. Natomiast księża zgromadzeni w katedrach odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie. Gdy nie ma kapłana, nie ma obecności Eucharystii, mówił ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, ordynariusz warszawsko-praski. Dziękujmy za kapłaństwo, dziękujmy za kapłanów. Nie zapominajmy, że oni mają takie dwie ogromne moce przez Boga przekazane. Moc konsekracji, przemiany chleba i wina w ciało i krew Chrystusa i moc odpuszczania grzechów mocą Chrystusa. Wieczorem wierni gromadzą się na mszy Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna święte Triduum Paschalne. Ojciec Święty Franciszek sprawował ją w więzieniu o zaostrzonym rygorze w mieście Paliano. W jej trakcie obmył nogi 12 więźniom. Umycie nóg to powtórzenie sceny z Wieczernika. To może być szokujące, ale Pan Jezus dosłownie stanął wobec swoich uczniów z prześcieradłem i z miednicą. To była prawdziwa lekcja pokory i miłości, miłości służebnej. Telewizja Trwam transmitowała liturgię Wieczerzy Pańskiej z archikatedry w Gdańsku Oliwie. Przewodniczył jej ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, a koncelebrował dyrektor Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk. Dziękujemy za ten akt Bożej miłości, za Eucharystię, za ten sakrament, który jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. Po zakończeniu liturgii we Wielki Czwartek Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do ciemnicy, gdzie odbywa się adoracja. Z ołtarza zdejmuje się świece, mszał, krzyż i obrus. Gest ten symbolizuje koniec wieczerzy oraz odarcie Chrystusa z szat. Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje kolejne zmiany w polskim sądownictwie. Tym razem przygotowano projekt nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych. Członkowie Krajowej Rady Sądownictwa uważają, że kolejne propozycje ministerstwa ingerują w niezawisłość polskiego wymiaru sprawiedliwości. Projekt przewiduje zmianę zasad wyboru prezesów, rozdziału spraw wśród sędziów oraz zwiększenia zakresu sędziowskich i prokuratorskich oświadczeń majątkowych. Pomysły te nie podobają się rzecznikowi Krajowej Rady Sądownictwa Waldemarowi Żurkowi. Wczoraj pojawił się projekt bardzo obszerny, ja go mam dzisiaj w ręce, z uzasadnieniem to jest kilkadziesiąt stron, projekt zmiany ustawy o ustroju sądów powszechnych, czyli takiej konstytucji dla sądów w Polsce, który zawiera szereg zapisów, które nas niepokoją. Kontrowersje wśród grona sędziowskiego budzi zwłaszcza zapis pozwalający ministrowi na powoływanie i odwoływanie prezesa sądu bez zasięgania opinii Zgromadzenia Ogólnego. To karygodne zmiany, grzmi Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Justicja. Tam jest ciekawy artykuł 18 tego projektu, który daje ministrowi sprawiedliwości możliwość do tego, by w przeciągu 6 miesięcy odwołał wszystkich prezesów i wiceprezesów sądów. Rzecz bez precedensu. Jak dodaje projekt, jest próbą bezpośredniego przejęcia polskiego sądownictwa przez organy polityczne. Do czego zmierza ten projekt? Czyli całkowitej dominacji, jeżeli chodzi o
zarządzanie sądami, zaraz powiem, że nie tylko przez prezesów sądów, ale tak naprawdę przez ministra sprawiedliwości. Zarzuty sędziów odrzuca poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski, który wskazuje na pozytywne aspekty tego projektu. Zmiany proponowane nie ograniczą niezawisłości sędziów, co więcej, w wielu aspektach je wzmacniają. Wzmacniają dlatego, że sprawy będą w przyszłości losowane, a nie przydzielane konkretnej osobie przez konkretnego prezesa czy przewodniczącego wydziału. Poseł wskazuje również na ważny zapis dotyczący oświadczeń majątkowych. Zostały doprecyzowane wymagania dotyczące oświadczeń majątkowych składanych przez sędziów. Sędziowie będą musieli, podobnie zresztą jak ma to miejsce w innych oświadczeniach majątkowych, także ujawniać wartość czy posiadanie ruchomości powyżej 10 tysięcy złotych. Środowisko sędziowskie zapowiedziało na 20 kwietnia zebrania sędziów, jednak jak informują, nie będzie to protest, ale zapoczątkowanie forum współpracy sędziów po planowanej w projekcie likwidacji zgromadzeń sędziowskich przy Krajowej Radzie Sądownictwa. Irena Kamińska, prezes Stowarzyszenia Sędziów TEMIS, wskazuje na celowość utworzenia takiego forum. 20 kwietnia odbędzie się to zebranie i ono ma na celu wyłonienie osób, które będą reprezentowały poszczególne sądy i które będą mogły wspólnie nawiązać kontakt i uzgodnić jakieś zasady, warunki i potrzeby niezbędne do działania tego forum. Sędzia Kamińska dodała również, że tego dnia mogą występować 40-minutowe przerwy w rozpatrywaniu spraw sądowych. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki stanowczo nie zgadza się z planowanymi działaniami środowiska sędziowskiego. Przede wszystkim pełnią służbę, tak samo jak władza ustawodawcza i wykonawcza, służbę dla ludzi. Dlatego trudno mi się zgodzić z takim sposobem postępowania, kiedy sędziowie organizują coś w rodzaju strajku włoskiego, tylko dlatego, że wprowadzane przez nas zmiany im się nie podobają, a są korespondują z tym, co znamy w wielu państwach Unii Europejskiej. Nowe przepisy miałyby wejść w życie 1 lipca tego roku. Dofinansowanie obiadów wszystkim uczniom i wydłużenie dużej przerwy do 40 minut to kolejne plany resortu edukacji. Nowy system dofinansowania posiłków miałby wejść w życie w 2018 roku. W tej sprawie trwają jeszcze konsultacje międzyresortowe. Polski system miałby przypominać ten, który działa na Słowacji. Obiady miałyby być współfinansowane z budżetu centralnego. Szczegóły nowego systemu finansowania obiadów nie są jeszcze przez ministerstwo przedstawiane. Przed resortem jeszcze szereg rozmów i konsultacji, mówi wiceminister Marzena Machałek. Nie jest to sprawa zamknięta, czy to będzie przerwa 40 czy 30-minutowa. To jest propozycja, ale my słyszymy głosy, że ten posiłek jedzony w pośpiechu, często właśnie niedojedzony, często źle wpływa na uczniów. Szkoła ma być tym przyjaznym miejscem pod każdym względem. Dziś w szkołach dożywiane są dzieci z biedniejszych rodzin. Przyznawanie dofinansowania należy do kompetencji gminy. Samorządy otrzymują dotacje na ten cel z budżetu państwa. Pedagog Agnieszka Jackowska nie kwestionuje pomysłu, ale zwraca uwagę na potrzebę dobrego opracowania programu, jak i trwającej reformy oświaty. Potrzebne są większe konsultacje i konsultacje realne, takie, które nie będą pod pręgierzem czasu robione. Potrzeba jest włączyć rzeczywiście wszystkie środowiska, które chciałyby się wypowiedzieć na te tematy i wtedy wydaje mi się, że ta reforma będzie szła we właściwym kierunku. Zdaniem Teresy Misiuk, lubelskiej kurator oświaty, plany ministerstwa dotyczące dofinansowania obiadów są słuszne, wpisują się w politykę prorodzinną rządu. Dzięki temu będziemy wdrażali dzieci do zdrowego odżywiania, a żeby to było też możliwe, to potrzebny jest czas na spożycie obiadu w szkole, a w związku z tym pomysł na to, by przerwa obiadowa była przerwą dłuższą. Dofinansowanie obiadów z budżetu tak, ale co z dłuższą przerwą, która dla dzieci korzystających ze szkolnej stołówki oznacza dłuższy pobyt poza domem? Pomysł nie podoba się Dominice Arendt-Wiczen. To jest za długo dla dzieci. Dzieci mają bardzo wiele ciekawych zajęć dodatkowych. Często są na terenie szkoły organizowane kółka plastyczne, przyrodnicze. Moje dzieci też z tego korzystają. 40-minutowa przerwa, będzie to bieganina po korytarzu.
i też w takim oczekiwaniu, rozproszeniu, fatalny pomysł. Bardziej niż wprowadzenie dofinansowania szkolnych kuchni, rodzice domagają się rezygnacji z cateringów i uruchomienia szkolnych kuchni. Program dofinansowania obiadów i wydłużenia długiej przerwy, który MEN opracowuje z Ministerstwem Pracy, rozpocząłby się w 2018 roku. W Europie tylko w Finlandii każdy uczeń od przedszkola do szkoły średniej ma zapewniony nieodpłatny obiad. W Szkocji od stycznia 2015 roku takie wsparcie zapewniono wszystkim dzieciom w wieku od 5 do 7 lat. W Anglii od 4 do 7 roku życia. Po gigantycznej nagonce Bartłomiej Misiewicz rezygnuje z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Dziś w jego sprawie zebrała się specjalna komisja, którą wczoraj powołał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Bartłomiej Misiewicz przez wiele lat blisko współpracował z ministrem Antonim Macierewiczem. Zaangażowany był w wyjaśnianie przyczyn katastrofy smoleńskiej. Po objęciu przez Antoniego Macierewicza stanowiska ministra obrony narodowej Bartłomiej Misiewicz został szefem gabinetu politycznego i rzecznikiem prasowym. Obowiązki te wykonywał sprawnie. Właśnie jako szef gabinetu politycznego Misiewicz otrzymał od ministra polecenie przejęcia od niesubordynowanego pułkownika Krzysztofa Duszy Centrum Eksperckiego do Spraw Kontrwywiadu NATO. Pułkownik, mimo że został odwołany, nie chciał opuścić stanowiska. W centrum dochodziło do wielu patologii. Rozpoczęliśmy pracę, żeby to centrum przystosować do tego, żeby mogły być tutaj przetwarzane informacje niejawne, bo dzisiaj czegoś takiego nie ma. Po tym wydarzeniu rozpętała się medialna nagonka na Bartłomieja Misiewicza. Stał się on celem ataków liberalno-lewicowych mediów i totalnej opozycji. Rozpowszechniano o nim w przestrzeni publicznej wiele nieprawdziwych informacji, począwszy od zarzutów o korupcję polityczną związaną z załatwianiem stanowisk, a skończywszy na medialnych kłamstwach na temat jego rzekomych horrendalnych zarobków w polskiej grupie zbrojeniowej. Po tych ostatnich publikacjach Bartłomiej Misiewicz złożył rezygnację z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości, a wczoraj z pracy w polskiej grupie zbrojeniowej. Z racji tej niesamowitej nagonki, która została wykorzystana na Prawo i Sprawiedliwość przy użyciu mojego nazwiska, złożyłem teraz oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w PiS. Wszelkie sukcesy rządu premier Szydło, zwłaszcza te socjalne, które poprawiają byt Polaków, były przykrywane przez media, często na kłamstwach, ale przykrywane, wykorzystując moje nazwisko do tej brudnej kampanii. Te rezygnacje złożyłem, żeby nie obarczać całej Zjednoczonej Prawicy tym atakiem. Podkreślał dziś Bartłomiej Misiewicz. Przeprosił też Polaków, że muszą uczestniczyć w tym żenującym spektaklu. Wcześniej uczestniczył w przesłuchaniu przed specjalną komisją, którą wczoraj powołał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Miała ona wyjaśnić stawiane mu zarzuty. Cokolwiek by nie powiedzieć negatywnego o postawie pana Bartłomieja Misiewicza, to jednak żadnego przestępstwa ten młody człowiek się nie dopuścił. Podkreślał szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński, prezentując przy tym listę afer i nadużyć za czasów Platformy Obywatelskiej. Tego jest ponad 20 stron, to jest ponad 200 przypadków, o których wszystko na to wskazuje, Platforma Obywatelska zapomniała. Partyjna komisja negatywnie oceniła dziś postawę Bartłomieja Misiewicza i jego kwalifikacje w pełnieniu funkcji w sferze publicznej. W siedzibie partii na Nowogrodzkiej w czasie posiedzenia komisji pojawił się też minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Nie da się ukryć, że nagonka na Bartłomieja Misiewicza to bezpośrednie uderzenie i podkopywanie zaufania Polaków do Antoniego Macierewicza. Całe zamieszanie odbywa się też w szczególnym czasie. Teraz bowiem zapadają najważniejsze decyzje dotyczące przyszłości polskiej armii. Chodzi m.in. o wielomiliardowe kontrakty na modernizację wojska. Warto postawić pytanie, czemu ma służyć ta prowokacja i odwracanie uwagi i kto za nią stoi. Szef MSZ Witold Waszczykowski będzie w Waszyngtonie prosił Amerykanów o pomoc w odzyskaniu wraku Tupolewa. Minister Spraw Zagranicznych do Stanów Zjednoczonych udaje się w przyszłym tygodniu na zaproszenie amerykańskiego sekretarza stanu Rexa Tillersona. W najbliższą środę minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski będzie gościł w Waszyngtonie. Spotka się tam z sekretarzem stanu Rexem Tillersonem. Jednym z tematów rozmów będą problemy, jakie Polska ma w wyjaśnieniu katastrofy smoleńskiej. Na pewno wyłożę całą kwestię katastrofy smoleńskiej i naszych batalii dyplomatycznych o zwrot wraku. Będę prosił o pomoc, zapowiedział szef MSZ Witold Waszczykowski. Ciągle czekamy na wsparcie naszych sojuszników w tej kwestii. Poprzednia administracja prezydenta Obamy, pamiętamy, była pod wpływem koncepcji resetu z Rosją i nie była
chętna i skwapliwa, aby nam pomóc. Rosjanie utrzymują, że wrak mogą zwrócić Polsce po zakończeniu śledztwa, jakie prowadzą. Po 7 latach nie jestem optymistką, jeśli chodzi o reakcję strony rosyjskiej. Tak czy inaczej doceniam plan ministra Waszczykowskiego, podkreśla Magdalena Merta, wdowa po Tomaszu Mercie, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Myślę, że należy korzystać ze wszystkich dostępnych metod i środków, żeby próbować odzyskać Tupolewa. Na pewno obecna administracja amerykańska rokuje lepiej niż ta poprzednia i łatwiej możemy sobie wyobrazić, że będzie sojusznikiem Polski w jej sporze z Rosją. Magdalena Merta przypomina, że wrak jest polską własnością i dodaje, że Rosjanie mają długą historię odbierania nam tego, co do nas należy. Pytanie, co chcieliby za zwrot wraku, tłumaczy Magdalena Merta. Myślę, że trzeba szukać sposobu na targowanie się, to znaczy Rosjanie nigdy niczego nie robią dla przyzwoitości czy z dobrego serca, a jedynie wtedy, jak mają w tym interes. Polska dyplomacja słusznie postanowiła uzyskać jak najwięcej dla swojego kraju, jednak Amerykanie nie pozwolą, aby kolidowało to z ich interesami, zauważa Marcin Adamczyk, politolog. Pytanie, czy Amerykanie będą w chwili obecnej po pierwsze chcieli, po drugie mieli możliwość odzyskania tego wraku dla Polski, czy też raczej wpłynięcia na Rosję celem oddania nam tego wraku. Amerykanie mają, nie oszukujmy się, swoje interesy w tym momencie w Syrii. Amerykanie mogą pomóc nam w ustaleniu ostatnich minut lotu Tu-154 10 kwietnia 2010 roku. Mogą dysponować zdjęciami satelitarnymi z tego czasu. Pytanie, czy będą zainteresowani w przekazaniu swoich informacji Polakom. Minister Waszczykowski w Ameryce będzie rozmawiać także o współpracy wojskowej i o bezpieczeństwie w naszej części Europy. Prezydent Andrzej Duda oficjalnie powitał w Orzeszu batalionową grupę bojową wzmacniającą wschodnią flankę NATO. Tworzą ją żołnierze z USA, Wielkiej Brytanii i Rumunii. W przyszłości dołączą do nich także Chorwaci. Nie przesadzę, jeżeli powiem, że na ten moment czekały pokolenia Polaków od końca II wojny światowej. Pokolenia, które marzyły o tym, żebyśmy politycznie stali się na powrót członkami sprawiedliwego, solidarnego, demokratycznego i prawdziwie wolnego Zachodu. Witam Was z całego serca. Jestem przekonany, że służba tutaj na terenie Polski, na terenie mojego kraju będzie dla Was ciekawym doświadczeniem. Przybycie wielonarodowej batalionowej grupy bojowej do Polski pozwala uznać, że decyzje warszawskiego szczytu NATO są wypełniane, podkreślał w Orzeszu ambasador USA Paul Jones. To dla mnie zaszczyt, że mogę reprezentować Stany Zjednoczone w rodzinie państw NATO. Dziękuję panu prezydentowi oraz wszystkim Polakom za przyjęcie żołnierzy i ogromne wsparcie. Jesteśmy sojusznikami i to na zawsze. Żołnierze NATO przybyli do Orzesza, by bronić i odstraszać każdego wroga, który mógłby zagrozić Polsce i naszym sojusznikom, wskazywał z kolei minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Jesteśmy absolutnie pewni, że Wasza obecność gwarantuje bezpieczeństwo naszemu państwu, naszemu narodowi i bezpieczeństwo narodów na całej flance wschodniej, broniąc Europy przed wszelkimi zagrożeniami. Głęboko w to wierzę, że jesteśmy sojusznikami na zawsze i głęboko to wierzę, że Wasza obecność tutaj jest obecnością na stałe, tak długo, jak będzie potrzeba. Dziękuję Wam. To wszystko w tym wydaniu Informacji Dnia. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.